Czyli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że... Właśnie. Albo ten... Jak mogę odstawić to działko? Okay, let's get this done. Grabbing this ammo. Dobra. Now we're talking. Barrier repaired. Ale robi się naprawdę tu gorąco w tych gipsach. Witamy w 4 z tej fali CD Heroes Podizer czwartym odcinku z gry Gears of War. Miejmy nadzieję, że ostatnim. Te 2 godziny nam zajmie maksimum na skończenie całej kody. Gdyby tak, gdyby wam się będzie podobało, gdyby grać następną jakby część fali na wyższym poziomie, to idziemy o poziom wyżej z każdym kolejnym tutaj, że tak określę, punktem odniesienia. Czyli jak wygrywamy, przechodzimy dalej. Gdy przegramy, gramy następny raz tak długo, aż się w końcu uda tą magiczną 50-tkę zabić na średnio zaawansowaną. Ej no, robocik mi dojechał, bo wybuch. Ja nawet nie latam moim ulubionym shotgunem, no wyjdę. Zdrowie tych przeciwników jest 3 razy potężniejsze od naszego. Ajajajajaj. Chucky! Boom! To jedzie. Kurde, mocni są teraz. Teraz to są naprawdę na koksie. A mam... Tak, the control. Ale idę podnieść naszego. Poziom mi za ten. Poziom! Boom! Nowski! Osłonił. To była dopiero 41. Dostało jeszcze 9. Miejmy nadzieję, że będzie to chwalebna fala. Ta, która nastąpi. Pudzian. Jeśli przegramy, to następną 50-tkę gramy na niższym poziomie. Ale to jeśli na w ogóle niższym przegramy, nie, na niższym to, zrobiliśmy już. To postaramy się, żeby przeciwnicy w następnej byli ślepi. Wtedy tak. Może wygramy. Nie, no pani Jacku, nie, proszę. No nie, ostatni. Nie? Nie ma takich ty, czy tu? Nie, no pewnie są, ale no nie. Nie, bo jesteśmy słabi, panie Jasku. To, że oni tylko mają 2,5 wszystkiego razy więcej, to nie znaczy, że są nie do pokonania. No, ale mają więcej. No mają więcej, ale my mamy Jacka. Naszego robocika. Tak też już za 2 razy leżał. Oj tam, każdemu się zdarza, no mi tyle razy. Ja to honorowy dawca krwi na podłodze. A raczej organów. Nie, siebie jeszcze próbowali, chociaż tak, zginąłem. Nie liczę ty, pociągu. Kurde, was tam motocyklista. Dlaczego? Przecież za tym motocyklistami idzie takie powiedzenie, że to jest dawca organów. Co? Ja jestem motocyklistą. Wiesz, od tylu lat. To ja wiem. Od tylu lat. Tylko wiesz, gdzie jest opowiedzenie, że zawsze trafi się na jakiegoś idiotę cyklistę, który pewnie z żyłką lata na tym. No to już jeszcze coś tego. To już są szpanerzy. To jest właśnie takie powiedzenie, cały czas chodzi po motocyklistach. Wiesz, tak samo jak wszyscy posiadacze BMW, to muszą być też idioci, jacyś napaleńcy,
No, w Polsce. Ale wiesz co, w Polsce to jest takie 70% osób, które posiada BMW, to tak się zachowuje. No, ale to nie jest wina pojazdu, to jest wina właśnie ludzi, którzy... Tak jak Mercedes, nie? Tak. Janusze? Właśnie, każdy auto ma jakieś skrętę, a Fiat 126 to limuzyna, który jeździ sobie ten Tom Hanks. No. Wiesz o tym, że Tom Hanks jeździ maluszkiem? No wiem. Tak, gdzieś. Bardziej został podarowany maluch przez Polaków, czy coś takiego. No, nie, coś tam było. On też tak. Kupił drugiego, bo on kupił. On ma dwa. Fajnie. I te Banta kupił. Ale niedługo to on kupi wszystko ze złomu. Jeszcze Poltka i sobie kupi, nie? No. Też, no dla niego to jest tego rodzaju atrakcja, no. Taka 100% egzotyka. O, dają mi jakiś samochód. O, wezmę. O, co tam? Mało pali. Limuzyna niby. Akurat on się z tym nie musi liczyć. Nie, Tom Hanks miał swoją falę. Ale niestety to rozminęło i wiemy dalej. Sorry Tom. Lubię się stary, kocham się stary, wychowałem się na twoich filmach. Ale no niestety. Komedia romantyczna to już nie gra. Może stary. Buja! Dobra. Jest dobrze. O kurde. No dobra, mat leży. Jest naprawdę źle. Dajcie mi przeładować, by... Ja nie mogę podnosić ludzi. Nie wiesz kogo podnosić. No słowo daję. Kolejka, jak do lekarza. Panie Jacku, jesteś robotem medykiem, nie? Jestem. Nie narzekam, tylko mówię, że... Non stop coś robię. No, dobry robot w ciebie. Po prostu. Jeszcze z powierzonego ci zadania. To jest ta czwarta fala w Determans. Damy radę. Czy nie? Nie. No to szykujmy się na zgon. Wszyscy umrzemy. Wcześniej czy później. No. To jest takie smutne. Nie do końca wiemy o tym. Bardzo smutno. To co się kurde dzieje? Siema miśki! Ja pierdzielę.
Zakuś! Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Na torowisku. A, już idę. Co, przejechał ci pociąg? Nie, uderzył mi granat. Nie jestem tobą, niestety uciekł. Dobra, mamy 44. Coraz bliżej końca. Coraz bliżej męczymy to. Ale w sumie idzie nam coraz... Szczerze, porównanie do tamtej ostatniej gry, idzie nam dość szybko po niasku. No, przyznaję, tak, że mówiłem, idzie szybciej. Bo po prostu macie mnie w drużynie. Oczywiście ma tu. Byście mnie nie mieli, to by wam wolniej szło. Nie, bo nas było trzech. Na ostatni fala, bo w trakcie tego było nas tylko dwóch. I z botami graliśmy do 40 chyba, coś takiego, nie? Tak było, no i później Tomek dołączył. No, w ostatnich falach. A tak to sami z botami graliśmy, no, z botkami. Boty były o wiele lepsze niż niektórzy ludzie. Koleś zamiast mnie ratować, to patrzył, jak umiem, a jak go nie uratowaliśmy, to sam wyszedł. Kulawy jest, panie Jasku, twój przyjaciel. Ja wiem, no staram się go przejąć, ale... Kurwa. Wtedy nie. Będę kolapsu, zostawmy sobie na koniec. Kurde, zasłania mi coś. Co tu się dzieje, nie? Co to będzie za 4 fale? Ale to wam chubuj życie. Kurczę, nie nadąży ładować tych działek. Dobra, ten macz tu. Guys, I'm in trouble. Kurde. On na pewno ma ochotę na jakiegoś hamburgera, na jakąś pizzę, na jakieś coś. Okay, clear. Picking up energy. Just leave this lying around. Tap emptied. Tap upgraded. Got it. We got company. Wie tylko kiełbaski. Dlatego jesteś kiełbaskowym królem. U ciebie to same kiełbaski są. Ale codziennie? Bo co u ciebie jestem, to słyszę tylko kiełbasa. Jak do one się zachowujesz? O właśnie, i to jest prawda. Oh,
A jak to wyszłeś? O kurde, jakieś kurwa mnie zaczęło. O, porywa mnie coś, porywa mnie coś. Uuu, sajer. Co to było? Fajer. To może dać miejsce na broń. Ale to jest jedno tylko. Wiesz, możesz go ulepszyć, nie? Jak go ulepszyć? Musisz do niego podejść i wtedy tam nie, się pojawi menu ulepszania. Tak, no, ale nie wiem jaki to jest klawisz. Ja mam pada. Tak, ale jak ulepszyć gówno, to... Zajebista pomoc. Ulepszyć? Tą maszynkę. To jest ta siódma fala, panie drodzy, mnie nie było słychać przez dłuższą chwilę. Starał się, ekonomicznie. O, misie! Dzień dobry! Ej, bo i padę zniszczyliście, jak to jest? Ojojojojojojoj. Misiek, zły misiek. Dobry misiek, martwy misiek. Coś tu widziałem. O. Amo dostać na mnie tam w kanale. O, tam wszystko za amo. Dobra. Fajnie jak jest zamrożony, bo można łatwo zabić. O. Dobra, został ostatni. Tam jakiś zwykły, kurczę, bunkier na górze zrobili. No. Jeszcze dwie fale, nie, trzy fale. No, trzy fale do końca. Jeszcze dwie fale i trzecie nie zrobili. Panie Jacku, panie Jacku. Słucham. Nie kacz. I wyraźniej te serwery chyba są w Niemczech postawione, bo jak patrzę na... A wy ludzie na live, to... co uważacie? Przetrwamy czy nie przetrwamy? Napiszcie. To co? Że to jest chyba postawione w Niemczech. Nie może, a dlaczego? Bo ping ma, masz 20 pingu tylko. Tak? No. To by było dobrze. Wymęczymy te magiczne dwie fale. Dwie fale do końca. Wymęczymy. Dwie godziny już siedzimy. Godzinę 45 dokładnie. No dwie godziny już prawie. Prawie. O kurde. Robi wielką różnicę. Czekaj, będziemy ostatnią grać dwie godziny. Kto powiedział, że będziemy grać Mateusz? Nie zrobimy ostatnio. Zrobimy. A to różnica? Nie. Jak będzie Mateusz, no to wątpię. No nie będzie tak źle. A, wiesz. Przesadzamy. Mateusz, Mateusz. To nawet jest misiek dłużej. Tym, tym, tym. A, dziękuję.
teraz tam amunicję chodzi. Kurde. No. Atak klonów. Chodź, już cię pomagam, już cię pomagam. No nie, o nie no. Weź się tego wywala. No to dołączyłeś. Pamper! No się. No witam Pampera. Dołączyłeś na ostatnie chwile nagrywki. Na ostatnie? Tak, bo tutaj nagrywam razem. Mam live'a i nagrywam. No. Kurde, oczywiście telefon, ktoś musiał zadzwonić. Jeszcze jedna fala do 50. Czytamy, jadę. Czy zwyciężymy? Mam jedną na pewno. Tak. Ja czuję, że wygramy 50 fal. Zobaczcie pieniądze. Wspomnij z moje słowa. Już jestem. Zobaczcie. To mam bardzo. Pamiętaj, jak wątpiłeś, że zrobimy 50 falę w tym? Ostatnio? No, to prawda, też wątpiłem. Powiem, wcześniej tam graliśmy, ja właśnie Matrona wyszła, rozwaliła wszystko, później pieniędzy już nie było na nic, żeby to odbudować, no i co, jedyne co można było zrobić, to po prostu wyjść. Tych 50 fali. Jakaś świnia tu jest. Wow! Idę. Jeszcze na samym Thora, ale świetnie. A wy musimy odpocząć, nie? Nie, nie mogę. Jackiem nie mogę, właśnie. O, dzięki, dzięki. Ej, no snajperzy biją. I się, kto was tu wpuścił? Co? Zaproszenie, dostaliście? Kto ty gdzieś wpuścił, co? Kurde no. Medic! O kurde, cała trójka leży. Jestem najbliżej chyba, nie? Nie wiem, ja tam wiesz. Nie patrzę kto gdzie i jak, ważne żeby wyleczyć. No kurwa! Bo nie ma tego. A, ma się bajer. Spróbuj się też mi tak się przejść. To jest bajer. Dobra. Jesteście ludzie gotowi? Czy jesteście gotowi na ostatnią falę, która nastąpi tu za chwilę? O kurde. Are you ready? Yes, are you ready? O kurde, teraz ja leżę. Chciałem go wyleczyć, no wyleczyłem, ale sam padłem. Dobra, idę. Idę mu przeciw taki. Thank you, taki. O jej! Dobra. Lady and gentlemen! Jeszcze ostatni wróg. Teraz można to powiedzieć. Witajcie na ostatniej fali w Gears of War, którym jest średnio zaawansowany. Tak, już za chwilę zaczniemy rzeź. Rzeź o przetrwanie. Czy uda nam się przetrwać to? Czy zwyciężymy teraz? Decydując o starcie. Czy po prostu zwiniemy grę i powiemy następnym razem? nie będzie następnego. Nie będzie następnego razu. Wiem, że nie będzie, bo to już nie musisz mi mówić. Ten jeden. Ten jedyny raz. No i jestem. No chyba każdy chodzi. Potwierdzam. Ale nie chodzi mi, że wiedzę, chodzi negatywne znaczenie, nie? Ale ja powiedziałem. Tylko chodzi, że no, grypa. Management! Dzisiejszym przeciwnikiem jest... Pustułka! No to zrobiłem. No to mamy 50 fali skończony. No, nabić jednego pana w samolocie. Freak!
Weź, uleczysz? To ona się na mnie upadła. Czekaj, gdzieś tam widziałem amunicję, ale to wszystko przeniesie. Gdzie są te maszynki z amunicją? By the way. Kurde, dostałem. Peace, thank you. Nie oni te działka dali, to co? Wiem, że to nie ty. Ale... Ale tak trzeba, dziękuję. Nie? Tak, powiedziałem, dziękuję. Nie, no co? Wiem, że chciałeś po prostu pomóc, dlatego już dobra, powiedziałem dziękuję. Dobra, leży boss. Ja też leżę. Bo ja pierniczę, cała trójka leży. Ja poproszę jako pierwszy, bo ja mam, jestem najlepszy. I przy tym bardzo skromny. Dobra, boss leży. Została tylko czujeczkę. O kurczę, tamten teraz leży, no nie. No, mamy to. Słyszycie ludzie, mamy to. Wyrobimy się przed 2 godzinami. Dokładnie zajmie nam to godzinę i 50 minut. Godzina, 52 minuty, zwycięstwo 50 no. fali na średnio zaawansowanym. Tak, mamy to. Mamy, lecimy teraz na zaawansowany. No. Im dalej, tym lepiej. Tym gorzej. Nie, no aż tak się to chyba nie było. Nie, no nie było źle, bo mieliśmy mata, prawda? No, który mata. Najgorzej wszystko zrobił. Nie. Mamy zwycięstwo. Drugi poziom, trzeci poziom. A ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten długi materiał, a dokładnie kawałki, 4 odcinki 2-godzinnego seansu z Hordą Gears of War wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej, napiszcie komentarze pod filmem, który udostępnię, bo teraz już mam live'a, ale będzie to w formie filmu, jak widzicie, tak tu znajomych elementów z live'a. Kurde, nie wierzę. I don't believe it. Co tu się dzieje? No. Naprawdę, peniasku. Daliśmy... Ile talentów dostałem? Masakra. No da, ja też. Daliśmy radę. Mówiłem damy. No daliśmy radę. No, ja się obawiałem Matrony. Jedyne czego się obawiałem to Matrony. Bo jak ona wyjdzie, na pewno nam zniszczy wszystko, a pieniędzy nie mamy na odbudowę. No i jesteśmy pozamiatani. Ale jednak, mój 30 bossów chodzi do ciesce. Oj, tak, mamy 2 z 5. Jeszcze 3 poziomy trudności. Chyba tak? Ja to zrozumiałem. Zdobyte zaopatrzenie. Znak kciuka w górę. Oj, tak. Ja tylko liczę na wasze komentarze. Znak szczeniaczka. O. Każdy kolejny odcinek będzie, można powiedzieć, każdego dnia. Znak ogniem, znak kciuka w górę. No też to dostałem. No, do tego dziękujemy wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Oh, było gorąco. Ja. Mam 6 poziom. Przeziębiony, ledwie żyjący. Usiłem. I 2 znakomitych graczy, czyli pan Jacek i Matt. Tak to byłem ja. No i Matu. Pogromca hordy. Pierwsze jego starcie. Pierwsze jego pojedynki. W tej naprawdę ciężkiej, ale naprawdę ciężkiej grze. Zobaczmy, co nam zostało. Mamy silnie zaawansowanego. Jeszcze jest doświadczony, zaawansowany, elita, wariacki, niepojęty i geniusz. O, to się szykuje nam długa droga. Teraz doświadczony. Zobaczymy, czy w formie doświadczonego przetrwamy, o ile będziecie chcieli to oglądać. Póki co dziękuję wam wszystkim. Trzymajcie się. Pa, pa.